Mamy filmik z dedykacją dla Falka. Tu mam swój bug, który domowymi sposobami robię. Położyłem szpachlówkę. Było dużo niedoskonałości, więc postanowiłem pędzelkiem i podkładem wypełniającym bol pomalować, aby zakryć jakieś rysy. Po części to się udało, po części nie. Przede wszystkim narobiłem sobie dużo roboty, no ale no niestety trzeba teraz wszystko wyszlifować tak, żeby było w miarę. Papier 220 w zupełności wystarczy. Później oczywiście jak zeszlifuję tutaj to wszystko, już wtedy pistoletem będę nakładał podkład i znów szlifował. Więc tak to wygląda. Tutaj gdzieś właśnie widzimy te niedoskonałości. Tu jeszcze nie robimy, wiadomo, to trzeba zrobić, ale niemniej już to ładnie wygląda. Gdzieniegdzie jeszcze mam tu jakieś takie ten, ale to się schowa wszystko na tym podkładzie. Tak będzie wyglądał mój bak do motocykla. Oczywiście to jest od Dragstar dziura od prędkościomierza została zaspawana. Czaszka, skarbonka plastikowa, obcięta, sama twarz i później trochę żywicy epoksydowej, włókna szklanego, wyprofilowane jakieś gadżety, na to cienka dosyć warstwa szpachlówki. Oczywiście trochę dalej, bo ponieważ tu miałem gdzieś taki spaw, tu była ta dziura cała, plus diody, bieg jałowy i problemy z silnikiem. Dobra sprawa, żeby te dwie przy okazji mieć, gdzie licznik pójdzie na kierownicę. No, tych diod nie ma w prędkościomierzu, więc tak to wygląda. Dziękuję bardzo.